Witajcie, dzisiaj mam dla Was taką opowieść z innej beczki. Ja Wam tutaj na ogół opowiadam o biologii, zwłaszcza o mikrobiologii, albo o jakichś tam tematach wracających się wokół medycyny. A dzisiaj chcę opowiedzieć o bardzo ciekawej moim zdaniem pracy wykonanej przez socjologów, informatyków i literaturoznawców, bo takie trzy specjalności były potrzebne, żeby uczeni z UCLA, czyli z University of California w Los Angeles, ogarnęli temat, że to ujmę tak bardzo banalnie, odróżniania teorii spiskowej od spisku. Wykorzystali sztuczną inteligencję i opublikowali swoje wyniki w połowie czerwca w Plus One. To nie jest jakoś wysoko, dramatycznie wysoko impaktowane czasopismo, ale okej, w porządku, z rewizjami recenzentów. I open access, czyli każdy może sobie wejść w artykuł i przeczytać, więc 16 czerwca. Ostatni autor, czyli to, co się po angielsku nazywa principal investigator, ktoś, kto kieruje badaniami, nazywa się Vani Raishavudri. Tak my byśmy to przeczytali, bo jesteśmy indoeuropejczykami, którzy mają coś wspólnego. Ich język z sanskrytem, natomiast no, Amerykanie czytają to inaczej, ale nawet nie próbuję się domyślić jak. O tym, że języki bałtosłowiańskie i sanskryt mają coś wspólnego, mam nadzieję, powieszę Wam niebawem swój tekst, który szczeka na, przeczekał cały COVID. Epidemia zatrzymała wiele rzeczy. Dlaczego chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tej sztucznej inteligencji? I dziś powieszę Wam jeden z kilku moich tekstów o sztucznych inteligencjach, które mi się przydarzyło w życiu napisać z pomocą różnych mądrych ludzi, którzy się na tym znają znacznie bardziej niż ja. Otóż dlatego, że odróżnianie teorii spiskowych od spisku stało się ostatnio wręcz potrzebą życiową nas wszystkich, nie? Przebujaliśmy się w czasie COVID w internecie od pandemia to ściema, pandemia to banksterski sposób na operację przykrywkową ze względu na kryzys finansowy. To były takie najmądrzejsze teorie spiskowe, no bo jeszcze, że tam wirus się namnaża z powodu 5G i takie różne inne nonsensy, ale były takie całkiem sprawnie wyglądające i mocno rozbudowane i z nazwiskami i w ogóle, tak? Więc bujaliśmy się od tej bandy do bandy pod tytułem rząd ukrywa przed nami kolosalną śmiertelność tej epidemii, po prostu u nas jest jak w północnych Włoszech, tylko nikt prawdy nie mówi. I większa połowa chorych niezdiagnozowanych ma w akcie zgonu napisane co innego. Wszystko już było grane w tym teatrze. A takie realne spiski i skandale z kolei, czyli globalna afera maseczkowa. To pandemia była globalna z definicji i afera maseczkowa też była globalna, bo nagle wszyscy potrzebowali towaru. Jak wszyscy potrzebują towaru, to jest oczywiste, że pojawia się spekulacja. To jest oczywiste. I każdy, kto w latach 80. kupował czekoladę z nocnika na targowisku, wie, że tak jest. Za 80 razy więcej niż ona była warta. Dobra, mamy uczonych, którzy próbują zmusić algorytm, czy zestaw algorytmów, zespół algorytmów, maszynę zdolną do samodzielnego, mniej lub bardziej samodzielnego nauczenia się w procesie poznawczym, niejako wyciągnięcia wniosków i zbudowania pewnego szkieletu poznawczego. Oni wymusili stworzyli to, co nazywają po angielsku pipeline, czyli system szybkiej analizy automatycznej lub półautomatycznej, która pozwala naprawdę odróżnić coś, co jest teorią spiskową, od czegoś, co jest spiskiem. Czyli czymś realnym, że jacyś panowie się umówili i sobie dobrze zrobili, a nam gorzej.
tak? To jest realne. Są realne sytuacje. Afera Watergate była prawdziwa. Tak? A Pizzagate, która była wykorzystaną aferą do uczenia tej maszyny, czym jest teoria spiskowa, nie była prawdziwa. Przypomnę Wam, co to Pizzagate, bo nam to będzie tutaj potrzebne. No bo maszyna sama z siebie nic nie wie, trzeba ją najpierw nauczyć, tak? Znaczy maszyna. My sobie tak to wyobrażamy, no ale to jest po prostu komputer tak naprawdę, tak? I on ma pewne oprogramowanie i pewne procesy się w nim dzieją i te algorytmy ulegają modyfikacjom i on w pewnym momencie sam funkcjonuje tak, jakby je przetwarzając. Powstają tak jak w neuronach, dlatego to się nazywa sieci neuronalne. Pewne ścieżki ulegają wzmocnieniu, a pewne osłabieniu. Jakby neurony używane ulegają wzmocnieniu, czy synapsy używane ulegają wzmocnieniu, zwielokrotnienia, a nieużywane zanikowi. Tak to działa. W tych systemach sztucznej inteligencji, niektórych też właśnie tak to działa. Więc teraz tak. Wrzucono do tej maszyny autentyczną teorię spiskową z 2016 roku, ta się nazywa Pizzagate. To była kampania prezydencka w Ameryce, bardzo brutalna. Hillary Clinton wystartowała ostatecznie przeciwko Trumpowi już na etapie prawyborów w partii republikańskiej, demokratycznej. Działy się rzeczy dowolne naprawdę. Nie będę tego tu wspominać, bo to polityka, a nie nauka. No i potem wybuchła taka afera, siało tym po sieci, siało, tak, że jest siatka pedofilska w Waszyngtonie. Hillary Clinton jest jedną z guru tej siatki, a jej szef kampanii, on się nazywał Podesta. Jim Podesta? Johnny Podesta? Zaraz to sprawdzę, bo to... Aczkolwiek w tym momencie tak na John Podesta, mało istotne. Jego e-maile wyciekły przez Wikileaks. No i w tych e-mailach nic nie było, więc uznano, że ponieważ one są tak jakieś głupie i bez sensu, to chyba są jakimś szyfrem pisane i tam się znalazło kilku blogerów, którzy oczywiście odczytali ten szyfr i oczywiście wynikało z niego, że to są jakieś umówione spotkanka w pewnej pizzerii Ping Pong. Pewnej pizzerii waszyngtońskiej, sieciówce, że się spotykają te elity kapitolskie i Hillary Clinton jako wielka czarna księgi tam zarządza tymi mszami i tam są te pedofilskie rytuały satanistyczne. Tak? I to w wielu mutacjach funkcjonuje do dziś w różnych czarnych dziurach internetu, tylko że ja tam nie chodzę, więc niespecjalnie śledzę kolejne mutacje tej teorii spiskowej. Natomiast maszyna dostała również do zanalizowania autentyczną, jak to się ładnie mówi po angielsku, conspiracy, czyli autentyczny spisek, autentyczną aferę prawdziwą, gdzie kilku panów się umówiło, że z zemsty, znaczy jeden pan się chciał zemścić na drugim panu i kazał kilku panom, żeby się umówili, żeby się zemścili za niego. Ten pan się nazywał, ten pan był gubernatorem stanu New Jersey. Pan się nazywał Chris Christie. Był republikańskim gubernatorem, a samym, to jest taka część Jersey, która się nazywa Fort Lee, zarządzał demokrata, burmistrz, który się nazywał Mark Sokolich. I ten Mark Sokolich był burmistrzem Fort Lee. Dlaczego Fort Lee jest bardzo istotny? Wiecie co, jak ktoś był w Waszyngtonie, to wie, jak nie wie, to mu opowiem. Waszyngtonie. Ktoś był w Nowym Jorku, Boże. Pizzagate. Waszyngton tutaj naprawdę. W Nowym Jorku to wie. Jak chcemy się szybko przedostać z Manhattanu do Jersey, a czasami musimy, bo tam mieszkamy. Mieszkanie na Manhattanie jest bardzo drogie. Praca na Manhattanie bardzo popłaca. No to jest tak zwany George Washington Bridge, do tego służy, autostradowy, płaci się podatek, tak jak u nas za autostradę. Za każdym przejazdem są takie specjalne magnetyczne guziki, w samochodach to się ładuje i przejeżdżając się to płaci. Jest to arteria Manhattanu niezbędna do jego przetrwania.
de facto. Manhattan się dusi, jeśli by ktoś zamknął ten most. Zamknąłby tą przejazdówkę. No i ona ma wylot właśnie w tym Forcie Lee. I potem się jedzie dalej już do New Jersey. No i ci panowie, jak można zaszkodzić burmistrzowi? A zamknąć to. Niech będzie parę kraks, parę karamboli, parę wypadków, paru ludzi, niech się przeniesie na łona Abrahama i jeszcze w dodatku zrobimy aferę grubszą, nie? I to się udało zrobić. Potem było aż śledztwo federalne, bo sprawa była naprawdę cuchnąca. A pan Chris Christie nie został nominowany jako kandydat Partii Republikańskiej. Znaczy nie miał szans zostać nominowany. Wcześniej miał szansę, a potem nie miał. Już w 2016 roku sam zrezygnował z tego wyścigu w Partii Republikańskiej o nominację prezydencką. No, bardzo wysoko postawiony polityk. Więc mamy te dwie sytuacje i wrzucamy je do tej maszyny. I uczymy ją. Ja nie do końca wiem, jak to się robi. Opowiadam wam o tym, jako ktoś, kto przejrzał tą publikację i przeczytał wywiady z tymi ludźmi, którzy to zrobili. W sytuacji COVID taki algorytm jest nam bardzo potrzebny, bo po prostu jest wybuch. Wybuch. Taka Pizzagate to jest mały pryszcz w porównaniu z tym wybuchem. No i oczywiście oni musieli jakoś nauczyć tą maszynę analizować narrację. Mądre słowo ostatnio, prawda? Narracja. Bo jak się przyjrzeć teoriom spiskowym i prawdziwym skandalom, to nie różni je jakby niewyobrażalność przedstawionych faktów. No trudno sobie wyobrazić, czy jakiś gubernator kazał jakimś kilku kolesiom ze swojego otoczenia wykonać parę telefonów i kilka ruchów i doszło do zamknięcia głównej arterii komunikacyjnej wylotowej z Manhattanu, nie? Też sobie trudno wyobrazić, jakby ktoś nam tak powiedział, nie no żartujesz chyba, prawda? No żartujesz. Więc to nie jest tak, że samo nasze spojrzenie na to, na prawdopodobieństwo w naszej głowie czytane fakty są prawdopodobne z wystarczającym filtrem. Oczywiście uważanie w szkole jest pomocne, żeby mniej więcej już na kompletne głupstwa się nie dawać nabierać, ale to nie jest jedyny warunek. Narracje są różne. I żeby analizować narrację, to trzeba być literaturoznawcą. I stąd panowie socjologowie i panowie od sztucznej inteligencji jeszcze się skumali z panami literaturoznawcami. I jest taki człowiek, znaczy zmarł w 90-tych latach, ale żył był, który był Litwinem, litewskim literaturoznawcą, żyjącym i pracującym we Francji, piszącym po francusku. On się nazywał... Zaraz wam tu powiem, bo to nie jest takie... A, Algirdas Julien Graimas. I tenże pan okazuje się bardzo, bardzo słynnym literaturoznawcą, semantykiem i w ogóle był specem od znaczeń różnych takich rzeczy. Natomiast zajmował się również narracjami. W tym literaturoznawstwie to, co go naprawdę interesowało, to struktura powieści na przykład. Jak budujemy narrację. I różne typy literatury, też specyficzność konkretnych twórców. I te wszystkie maszyny, o których kilka ładnych odcinków temu na Naukowo opowiadał dr Marek Bańczyk, te maszyny sztucznej inteligencji, które zajmują się tworzeniem literatury. One analizują też styl danego pisarza, tak? I potem piszą coś, co byłoby w tym stylu. Nie będzie aż tak genialne, nie będzie takie dobre, jakby to napisał ten pisarz, ale stylowo byłoby nie do odróżnienia, nie? Maszyny się uczą znaczeń. I teraz tu, ten człowiek jako literaturoznawca nauczył się, zaproponował takie analizowanie narracji, iż postaci umieszczamy we węzłach pewnej sieci, a potem łączymy je zdarzeniami i próbujemy, wiecie co, te sieci, on analizował jakby narrację jako takie sieci. No i są wysokie poziomy komplikacji i niskie. Możemy w tych wszystkich węzłach uznać te wszystkie węzły za równocenne, albo możemy niektóre uznać za istotniejsze. Możemy pewne związki między tymi węzłami uznać za bardziej istotne, inne za mniej istotne. To
takie wagi, nie? Główne wątki, wątki pośrednie i tak dalej. Te sieci zaczynają przypominać te, które w bardzo wczesnych odcinkach na Naukowo pan Marek Jerzy Minakowski tłumaczył, dlaczego jest bardzo ciężko analizować epidemię, to opowiadał, że to są właśnie sieci społeczne. Z narracji można zanalizować, jaki rodzaj sieci społecznej. Jest wcale nieproste, tak? Ale ma jedną przewagę nad wszystkim innym. To jest nieproste dla nas. Natomiast maszynę przymusić do analizowania takich grafów, ona rozumie takie grafy. Jej sposób myślenia, jej sposób funkcjonowania intelektualnego, jeśli tak można powiedzieć, jest właśnie budowanie takich grafów. I rozumienie takich grafów. I takie grafy się da digitalizować niejako w sposób, który ona jest w stanie je pojąć. Ja używam takich słów dostępnych ludzkiemu umysłowi, ale nie bardzo znajduję inne, więc poprawcie mnie, jeśli się mylę. I ta maszyna miała do zanalizowania te dwie sprawy, czyli Pizzagate i Bridgegate. A potem miała zbudować jakiś schemat, który by obrazował tą pierwszą teorię spiskową i wszystkie jej mutacje i ten spisek, który powoli był odkrywany najpierw przez dziennikarzy, potem przez prokuratorów, federalnych i tak dalej, bo tam śledztwo poszło na samą górę. Kolejne decyzje były podejmowane. I wiecie co? Przeczytam wam to, bo to jest moim zdaniem dosyć ciekawe. Nie da się tego tak naprawdę zrobić, myślę, we własnej głowie, zwłaszcza przy takim natłoku covidowym, jaki mamy, ale realne skandale, realne spiski, nawet międzynarodowe, są proste, natomiast odkrywane są powoli. Więc ta narracja buduje się powoli. To są jak opowieści, jeśli prawdziwe śledztwo dziennikarskie mamy, to albo ono się ujawnia po wielu miesiącach tekstem wielkim, gdzie zbadaliśmy, pół rokuśmy to badali, ślinniliśmy palec i szliśmy od policji do kłębka i teraz wam pokazujemy całość. Albo to są takie kolejne i kolejne Lego czy puzzle, aż się wyłoni cały obraz. Natomiast teorie spiskowe są niesamowicie skomplikowane. Wiążą wszystko ze wszystkim. Ta Pizzagate wiązała tego biednego Podestę nie tylko z Hillary Clinton, ale z 80 innymi osobami, między innymi dwoma artystami, w których obrazach miały być też ukryte jakieś pedofilskie alegorie. Tak? Więc tego typu pomieszanie wszystkiego ze wszystkim jest bardzo charakterystyczne dla narracji teorii spiskowych i one są po prostu masakrycznie skomplikowane, obejmują bardzo wiele, bardzo partykularnych osób w bardzo szczególnych sytuacjach i mają takie skomplikowane motywacje. A wybuchają jak purchawka naciśnięta. Po prostu wszystko tam jest na swoim miejscu. Więc to są bardzo skomplikowane sieci, które nie powstają przez wzrastanie, przez taki organiczny wzrost, tylko nagle robią tak puf i są. Autorzy tego badania twierdzą, że poddają dzisiaj, że jakby ta ich maszyna, ta ich sztuczna inteligencja, algorytm dość skomplikowany, został w tej chwili wykorzystany, żeby analizować na bieżąco ten zalew informacyjny związany z COVID-19. Istnieją instytucje, wręcz instytucje i działy w agencjach informacyjnych i w mediach i instytucje w danych krajach i dzisiaj do czerwoności przepracowane w ramach tak zwanego fact-checkingu, czyli sprawdzania, co jest czym czego i co się trzyma jakieś kupy ewentualnie, ma jakiś sens, a co jest wyssane z czegoś brudnego palca. Tutaj jest tak naprawdę kwestią
żeby mieć świadomość, że realne spiski istnieją. Czyli naprawdę ludzie robią rzeczy skandaliczne. Istnieje korupcja. Istnieje deep state. Tak? Czyli takie sytuacje, kiedy wywiad danego państwa zarabia pieniądze, z czegoś musi żyć, poza oficjalnie budżetem, bo musi mieć więcej pieniędzy niż budżet mówi, tak? Bo budżet każdemu wywiadowi świata daje bardzo niewiele pieniędzy, każdy budżet. I te wszystkie wywiady żyją z takich właśnie, że coś się kupuje, coś się sprzedaje, a potem się okazuje, że marża jest 800%. No i tak. Tak to działa. Czym innym jest korupcja, czym innym jest deep state. To wszędzie istnieje. Jest kwestią, że nie powinno wychodzić na wierzch, a korupcja nie powinna mieć miejsca. No ale są kompletne banialuki. A wojnę hybrydową się nimi prowadzi i wygrywa. Informacja jest jedynym dobrem, który warto mieć. Jest cenniejsza niż każde inne dobro. Można ją wymienić spokojnie za każde inne dobro. Realną, prawdziwą informację. I na tym chyba zakończę dzisiejszą opowieść. Mnie wydawała się ta historia bardzo ciekawa i zwłaszcza taka z pogranicza kilku nauk. Bardzo się cieszę, że literaturoznawstwo przydaje się w różnych innych badaniach, chociażby w badaniach archeogenetycznych się przydaje, w różnych naprawdę. I też korzysta z bardzo wielu metod wykutych w innych naukach, choćby właśnie w genomice. I że socjologia tak ładnie umie się odnaleźć, korzystając z innych nauk. To jest właśnie to, po co między innymi tworzymy naukowo dla Was i dla siebie. Żebyśmy sobie o tych różnych naukach rozmawiali, żebyśmy poszerzali swoją wiedzę na temat działania się, działania różnych nauk i tego, co się w nich dzieje. Dziękuję Wam.